to dla siebie, zrób to dla swoich bliskich. Wiecie, że artyści malują pejzaże, portrety, a czasem wielkie bitwy jak Jan Matejko. Jednak malarz Józef Mehofer, który był uczniem Matejki, często na swoich obrazach i grafikach umieszczał bardzo dziwne stworzenia. Niektóre znacie tylko z bajek. Chodźcie, zabiorę Was do krainy Mehofera pełnej szczęścia i magii.